Jeżeli powiadam, że kopania soli w Jedliczce jest numerem jeden na mojej liście siedmiu cudów Polski, to kaplica świętej Kingi jest cudem nad cuda. Kaplica, która powstała w XIX wieku i wyrzeźbiona po dawnym wyrobisku, wygląda po prostu oszałamiająco. Jeżeli jest jakiś widok, który może człowieka 2023 roku wprowadzić w podziw, to właśnie ta kaplica. Kiedy schodzimy i myślimy o tym, że od 6 tysięcy lat tutaj pozyskuje się sól, to dopiero mamy wyobrażenie o skali, o możliwościach człowieka. Dopiero tutaj zaczynamy rozumieć, że kopalnia soli w Jedliczce przynosiła 1/3 dochodów państwa polskiego. Dlatego, że jest wykonana z soli skłona. Nasza sól Wieliczna ma około 13,5 miliona lat. Polak jest 10 milionów lat. A sól podawska jest dużo starsza. Ona ma około 230 milionów lat. Mieszka jest zupełnie innych minerałów, przede wszystkim potasu. Jest tam taki ciekawy projekt. Płodowa jest w tej chwili największą rzeczą kopalnią w Polsce. Tam wydobywa się od ponad 70 lat, na głębokości 750 metrów, przy użyciu potężnych baszyn, materiałów wybuchowych na skalę przemysłową. Podejdziemy sobie troszeczkę bliżej, prawda? Główny w całości został wykonany przez starszego z Józefa w roku 1895. W roku 1915 ustawiono dym rzeźbiarki. Józef Markowski wykonał też ambonę po prawej stronie, zwizowaną na mur obronny zamku polskiego. Serce Matki Boskiej i serce Pana Jezusa. Na oczy się północnym są też pasmo rzeźby wykonane przez Antonię Godynę. Ucieczka do Egiptu. Stanisław Anioł wykonał też ołtarz centralny, tą malutką ambonkę i tron papieski po prawej stronie. Jak widzicie, płonie tutaj nadpowietrzna. Najświętszy sakrament jest przechowywany w bocznej kaplicy po prawej stronie. Tam znajduje się tabernakulę. Są też w kaplicy relikwie. Z przodu są podświetlone na białe relikwie świętej Kingi. Natomiast tutaj w ołtarzu centralnym relikwie ołtarz świętego Jana. Tak jak mówię, to jest cały czas czynna świątynia, tylko że ten czas są organizowane raz w tygodniu, w każdym niedzielę o 7. Ja Wam proponuję teraz chwilkę przerwy, pokrywajcie sobie zdjęcia. Krem a la krem. Cud. Kanie Galilejski. Ostatnia wieczerza według Leonarda da Vinci. Spójrzcie. I to wszystko w soli. A gdzie jest Judasz? Poszukajcie mi tutaj Judasza. Już enty raz jestem w kaplicy świętej Kingi, ale zawsze robi na mnie niesamowite wrażenie.
te żerandole zrobione z najczystszego kryształu soli kamiennej. Coś pięknego. I ta świadomość, że to jest kościół. Słuchajcie, co tydzień odprawiana jest tutaj msza święta.